kochani, przez wiele lat byłem przekonany, że te bzdury, które mówią na temat podrywania, czasami się sprawdzają. To znaczy, że ta kobieta poznaje mężczyznę i zachwyca się jego duchowością. I jak się kobieta zachwyci jego duchowością, to wtedy potrafi się w nim zakochać. I przez wiele lat byłem przekonany, że kobiety to rzeczywiście są stworzonka, które myślą, czują i wybierają według psychiki faceta. Że ona sobie wybiera na partnera faceta, który będzie jej pasował psychicznie. I ona na zdrowie, na rozum i na przyszłość wybiera właśnie takiego uduchowionego faceta. Natomiast od najmłodszych lat stwierdziłem, że najśliczniejsze laski to lecą na harlejowców albo na tych osiłków dobrze zbudowanych. Nie wiadomo czemu. Zamiast interesować się tymi inteligentnymi, miłymi, serdecznymi, to one po prostu leciały zupełnie nie w tym kierunku, gdzie mogłyby dostać od faceta zrozumienie, współczucie, czułość, serdeczność. Nie, wprost przeciwnie. I wydawało mi się, że ta sprzeczność między teorią a praktyką jest nie do pogodzenia. I niedawno pogodziłem. Niedawno pogodziłem się z myślą, że życie wygląda zupełnie inaczej. Szkoda, że dopiero tak późno. Ale wiem, że kobietą kierują hormony. To znaczy, nie tylko kierują jej umysłem, nie tylko kierują jej humorem, nie tylko kierują jej zachowaniem, ale również wyborem. To nie kobieta wybiera faceta, to jej hormony wybierają odpowiedniego kandydata. I stwierdziłem również, że działa to w drugą stronę. To nie facet wybiera sobie tą miłą, serdeczną kobietę. On wybiera po prostu tę piękną, tę cudowną, tę, która jest wyobrażeniem tej delikatnej księżniczki, która gra na lirze i śpiewa te takie głodne kawałki, nudne. No, i że ona jest taka głęboko uduchowiona. Jeżeli ona się nauczyła grać na lirze, to nie bez powodu. I uwaga, teraz będzie najciekawsze. Nie spotkałem w swoim życiu nigdy takiej sytuacji, żeby kobieta poleciała na dobroć faceta. Nigdy. Nie spotkałem w swoim życiu nigdy takiego związku, żeby ten facet był z tą kobietą dlatego, że ona jest miła, serdeczna dla innych. Nie! Odwrotnie, kochani. Jest zupełnie odwrotnie. Za każdym razem, kiedy uda mi się wyciągnąć szczerą wypowiedź od kobiety lub od mężczyzny, to zawsze się okazuje, że ona poleciała na jakiś element jego fizycznej budowy. I to wcale nie był członek. To nie był członek. No, panowie, niech wam się w głowie nie przewraca i niech wam się nie wydaje. Nie, kobieta poleciała albo na jego silne ramiona, albo na jego umięśnioną klatkę piersiową, albo na jego długie nogi, albo na jego małą dupcię, taką mniamuśną.
ona zawsze poleci albo na jego kark, taki krótki, taki szeroki. Zawsze na coś kobieta. Od czegoś się zacznie zainteresowanie kobiety. I panowie, i nie wstydźmy się, że my też lecimy na te prześliczne, niebieskie oczy, że my lecimy na ten prześliczny uśmiech, że my lecimy na tą talię, my lecimy na coś. I dlatego, drodzy panowie, jeżeli chcecie być donżuanami, kasanowymi, jeżeli chcecie być wyjątkowymi podrywaczami, samcami, panowie, do roboty. Siłownia czeka, basen czeka, bieżnia czeka. Panowie, te brzuszki, to na ten brzuszek, to jedyne, co możecie poderwać, to muchy jeżdżące na motorze.